do wyborów prezydenckich. To będzie jako taka, po wyborach prezydenckich dopiero się ludzie przekonają, kogo wybrali. Bo teraz, a niby 13 zostaje, to 14. No, mówię panu, do wyborów prezydenckich. No, nie zabierze to? A później? Pewnie, nie będzie pieniędzy. Do wyborów prezydenckich. Zadowolony pan czy nie bardzo? Po wyborach, nie, chyba nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak było za poprzednich rządów Tuska? Jak pan go wspomina? 2015 roku? Co było źle? Co było dobrze? Dobrobyt był? Czy bieda? Jaką dobrobyt? Była bieda. Co on zrobił? Nic dla kraju. Ej. Jak pomóc emerytom? Bo dużo ma tu po 1500-1400. Mówi, że im nie wystarcza. Jak im tu pomóc? Rząd powinien. Większa waloryzacja, jakby pan. Oczywiście, że większą waloryzację. Co miesiąc. No, może nie co miesiąc, ale chociaż te dwa razy w roku ku waloryzacja. A po drugie, chcę panu takie rzecz powiedzieć, a teraz zobaczymy, wszystko koły wracają do góry nogami. Czy młodzi będą żałować tej decyzji po 4 latach, powiedzmy? Będą. Będą, tak? Będą, dziękuję. Dużo osób mówi, że wyjeżdżali za Tuska, tam w poprzednich rządach. Oczywiście, że wyjeżdżali. Nic, tak? Nie było, bezrobocie było większe, że nic nie było lepiej, było 100% gorzej. A teraz to proszę pana... A zapisu nie było bezrobocie? A zapisu było lepiej dla pana? Pewnie, 100%. Co dobrze zrobił PiS? Co? Co dobrze zrobił? No jak to obniżył podatki, 13, 14. Czyli nie powinno tak być. Oczywiście, że. A jeszcze takie pytanie mi się przypomniało o telewizję polską, bo pozmieniali wszystko na TVP. Jak pan to ocenia? Jak było wcześniej, jak będzie teraz na tym TVP? Przekonamy się. Oglądał pan Teleexpress nowy, te 19.30 nowy. No teraz nie oglądam ich. Dlaczego? Rzetelne informacje. Poczytać książkę. Rzetelne informacje czy nie bardzo? Nie, a tym TVP nowym. Wolę przeczytać książkę, a na razie nie bardzo się o nich wypowiadam, bo. A może wystarczy na wszystko, jak pan sobie radzi z tą drożyzną? Wie te emerytury pan ma? Poniżej, dwóch powyżej. Proszę pana. No wystarcza mi kredytu, nie biorę powyżej dwóch, ale jestem sam, no nie jest mi za lekko. To musi być ciężko i tak. No oczywiście, nie jest mi za lekko. Czy jeszcze jakieś ile wynosi pana? Na przykład jak pan wszystko płaci, panu zostaje. No, nie liczyłem, proszę pana, ale ja... No, zdałoby się jeszcze więcej, tak, pieniążku? No, pieniążku to nigdy nie jest za dużo. Darmowe leki czy są? Są darmowe leki czy nie ma? O, powinny być. Proszę pana, to jest bardzo dużo leków, jak ja mam. Nie bardzo dużo, ale mam sporo darmowych. Czy pan skorzystał? Zapisy i to mi się podoba. Czy PiS dobrze zrobił, że darmowe leki? Oczywiście, bo no, w starszym wieku to się choruje. Dobra, niektórzy po 500 zł płacą na leki. No, ja też płacę tak około 500 zł. To dużo pan płaci. No dużo, no bo cóż... A do lekarza ile się czeka teraz, na specjalistę? O, na specjalistę... Długo pan czekał? Na NFZ? To proszę pana, na specjalistę to się czeka długo. Ja teraz ostatnio to byłem prywatnie, bo dlatego, żebym... To długo czekał pan? Bo za długo bym był czekał. Jak to uzdrowić?